Serdecznie w imieniu mieszkańców, jak i własnym, serdecznie gratuluję panu Krystianowi Mróz, który w Danii został mistrzem Europy w zawodach rycerskich na kopie. Świeżo po powrocie z Danii wraz z Oharą jako duet startowaliśmy na Mistrzostwach Europy w konnych turniejach rycerskich organizowanych w miejscowości Spottrup w Danii. Tam z Polski pojechała większa delegacja, 4 rycerzy, jeden z ziemi pomorskiej, ale aż 8 koni stąd z Opalenia wyjechało. Zakończony turniej na pierwszym miejscu. Ogromne szczęście i radość. I najważniejsza rzecz powiem, nie udałoby się to wszystko, gdyby nie wsparcie moich wszystkich przyjaciół, których w tej chwili nie jestem w stanie wymienić. No i przede wszystkim wsparcie mojej żony i rodziny, którzy byli ze mną i mnie przez cały czas wspierali. Oczywiście myślę, że to nie koniec emocji, bo w najbardziej uhusarzonej wsi w Polsce, czyli w Opaleniu, jest jeszcze młody zawodnik, Sebastian Prokop, za którego trzymamy kciuki, który we wrześniu jedzie na Mistrzostwa Świata. Jestem czynnym zawodnikiem łucznictwa konnego z moim koniem Arkadaszem. Startujemy w wielu turniejach zręcznościowych, łuczniczych. Większość kończymy na podium. Kończymy zmagania średniowieczne, przenosimy się do XVII wieku, festiwal historyczny Wiwat Waza i turniej husarski. W tym roku nie startuję w turnieju husarskim, poświęcam się organizowaniu, ale wy wszyscy musicie przybyć nadal. Uczestniczyć w tym wspaniałym dziele, jakim jest festiwal Wiwat Waza, no i najważniejszy turniej husarski. Zapraszam wszystkich serdecznie na pokaz łucznictwa konnego na Zamku w Gniewie podczas festiwalu historycznego Wiwat Waza. Będę tam ja i mój koń Arkadasz i pokażemy na pewno bardzo dużych, ciekawych rzeczy. Ale pamiętajcie, że festiwal Wiwat Waza to nie tylko turniej husarski, to ogromne dzieło czynione, jarmark, koncerty, wydarzenia, no i inscenizacja bitwy, która ma przybliżyć szerszej ludności. Niech wiedzi to jest historia tego miejsca. Bitwy, która miała ogromne znaczenie, rozegrała się tutaj, na naszej ziemi gniewskiej. Pamiętajcie też, że to nie jest jedyna bitwa pod Gniewem. Tu miało miejsce Gniew, od zawsze miał wielkie znaczenie militarne.